Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do zabrania miejsca. Miłosza, który w
cały słynny traktacie moralnym napisał, że lawina od tego bieg swój zmienia, po jakich toczy się kamienia. I myśmy byli tym znaczącym kamieniem. Myśmy byli tym znaczącym kamieniem, jeżeli chodzi o doprowadzenie do dnia przełomu 89-91 tego przedziału i później także jeżeli chodzi o lata 90, bo myślę, że my tutaj w sposób znaczący odcisnęliśmy piętno, czy mieliśmy wpływ na rozwój sytuacji międzynarodowej. Później już w mniejszym stopniu, ale doprowadzenie do przełomu lata 90 z dużym aktywnym udziałem. Ale jeżeli chcemy mierzyć w pewnym okresie, prawda, to czy dobrze wykorzystaliśmy koniunkturę, no to oczywiście musimy brać dwie współrzędne pod uwagę i według nich mierzyć jakoś. Współrzędną horyzontalną i wertykalną, to znaczy gdzie byliśmy 25 lat temu, gdzie dzisiaj jesteśmy i horyzontalna, jak sobie inni poradzili, czy lepiej, czy gorzej, to też to odpowiednie to porównanie. Plus oczywiście trzeba mieć na uwadze że rozwój, ewolucja, także w życiu międzynarodowym nie przebiega linearnie, tylko jest pulsacja i czasem jakieś zmiany, które nie są, znaczy, które są czym więcej niż pulsacją. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten moment bezpośrednio po upadku komunizmu, bloku komunistycznego, bloku sowieckiego, no to tak jak mówiłem, niemierzalny, ale absolutnie podmiotowy, znaczący, duży. I rzeczywiście te lata 90. udało nam się fenomenalnie wykorzystać. Wiem, że można na mnie patrzeć troszeczkę tak z przymrużeniem oka, no bo jak miałbym mówić, skoro ten pracowałem właśnie od 90. roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, także tutaj jestem sędzią we własnej sprawie, ale uważam, że w trzech wymiarach udało nam się fenomenalnie, zarówno jeżeli chodzi o stosunki o sąsiedztwo w układzie dwustronnym i wielostronnym, mam na myśli rekonstruowanie Europy Środkowej, Grupa Wyszehradzka i tak dalej. Następnie oczywiście to wszystko, o czym wiemy, to jest Unia Europejska i Sojusz Atlantycki. I te wszystkie trzy rzeczy, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, dokonały się, my byliśmy elementem lawiny, prawda? Lawina nie poza się toczyła, tylko myśmy uczestniczyli w tej lawinie, jaką były zmiany geopolityczne w Europie w momencie, kiedy one ruszyły, od 1991 aż do końca dekady, bez najmniejszej wątpliwości. Później troszkę zaczynamy to psuć, zwłaszcza ten okres psucia dobrej koniunktury, uczestniczymy w psuciu dobrej koniunktury w przedziale 2003-2007 mniej więcej, kiedy wdajemy się w jakieś takie awantury, gdzie niebezpieczeństwa, to jeszcze nie będę zmniejszył konsekwencji, ale no jedno z nich mamy do dzisiaj, prawda? To znaczy wypalę uchodźczą, mam na myśli udział w wojnie w agresji przeciwko Irakowi i również ta wojna, którą powiedzieliśmy w cudzysłowie Europie, Unii Europejskiej, chodzi o traktat konstytucyjny, te wszystkie spory, inicjatywy śmierci, gorszące i tak dalej. Nie będę tego rozwijał, ale to są sprawy znane oczywiste, ale wychodzimy z tego jakoś bezpieczeństwa szwanku, z tego okresu psucia koniunktury międzynarodowej na naszą niekorzyść i po roku 2007, gdzieś do niedawna jeszcze mamy dobrą koniunkturę i pozytywnie nie uczestniczymy. Powiedziałbym, że jedyne fiasko, jedyna rzecz, która się nie udała, oczywiście można mieć zastrzeżenia z mojego widzenia do różnych szczegółów i nie będę kruszył o nich kopię, można różnie interpretować takie czy inne zachowanie. Natomiast jeden duży błąd czy zaniechanie, którego dopuściliśmy się w tym okresie dobrej koniunktury wewnętrznej i międzynarodowej, to oczywiście nasza niezdolność do przyłączenia się do strefy euro. Uważam to za bardzo zaniechanie poprzedniego rządu, poprzedniej formacji politycznej, która się kierowała, która zachowała się niesłychanie komentatorsko. Uważałem, że były możliwości, zresztą były takie zapowiedzi, 2008, od 2012 mieliśmy być w strefie i to wszystko zostało zepsute, bylibyśmy o wiele bardziej bezpieczni, gdybyśmy już byli w strefie euro. I wtedy również, trzeba bardzo powiedzieć, że im zależało na naszym wstąpieniu w strefie euro i byli gotowi zmiękczyć warunki naszego wejścia. Były rozmowy, sam w nich uczestniczyłem, na najwyższym poziomie, kiedy byli gotowi przymknąć oko na pewne parametry, po to, żeby tylko nas mieć wewnątrz, bo dla nich Polska była wartością, żebyśmy swoim wejściem także wzmocnili. Tutaj mam dużo potencji, byliśmy o wiele bezpieczniejsi pod każdym względem, gdybyśmy byli dzisiaj w strefie euro. Oczywiście, że jeżeli chodzi o drugie pańskie pytanie, panie przewodniczącym, to, co się dzieje wokół, miało prawo zachwiać przekonanie o
ocenie, jeśli chodzi o ocenę naszego otoczenia. Tak, jest tu daleko idąca zmiana. Zgadzam się, jest tu daleko idąca zmiana. I to są te wszystkie rzeczy, o których pan przewodniczący mówił. I ja tutaj posługuję się taką metaforą z obszaru mojej namiętności, góry. Okno pogodowe się zatrzasnęło. Okno pogodowe zatrzasnęło się. Okno pogodowe, które stworzyliśmy i które trwało i można było wchodzić na szczyt i myśmy weszli. Zrobiliśmy wiele interesujących akcji, można powiedzieć, i szczyty, i grany, i ściany. W tym oknie pogodowym, które nam się trafiło i którym uczestniczyliśmy, i ono się zatrzasnęło już bez naszego udziału. Znaczy, rzeczywiście nie mieliby wkładu w to poruszenie pogody. W to, o czym mówię. Zatrzasnęło się i uważam, że zatrzasnęło się na dość długo. Jeszcze nie wiem, co to oznacza, bo w górach wysokich, jak wiadomo, po zatrzaśnięciu się, dotknięciu okna pogodowego są sytuacje, kiedy jest walka o życie. Nie zawsze udana, jak wiemy, ale po prostu trzeba przeczekać. Trzeba przeczekać, bez większych strat i można ponowić atak czy coś takiego. Nie potrafię ocenić, że ten trud tych dwóch sytuacji mamy, gdyby tej metafory się jakoś trzymać się. I teraz ostatnie słowo. W zasadzie, czy te zmiany, które mamy wokół, uczone, będą wpływać także na zmiany w naszej polityce zagranicznej? Stało się gorzej. Uważam. Stało się gorzej, mianowicie mamy zmiany w polityce zagranicznej, jakby niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, i właściwie są to zmiany, które się w tej chwili dokonują na naszych oczach, które pogłębiają te niekorzystne tendencje w naszym otoczeniu. Jestem pełen najgorszych obaw, nigdy takich obaw nie miałem po 1989 roku. Uważam, że te zachowania, które w tej chwili już są i które są zapowiadane, one będą wzmagać niedobrą pogodę w naszym otoczeniu. Mam na myśli oczywiście kierunek europejski przede wszystkim. Dotyczy do Unii Europejskiej, odwrócenie się, takie strukturalne, systemowe odwrócenie się od Unii Europejskiej. Jeszcze kasa owszem, ale już nic więcej. Reszta się nie wtrąca, nie będziemy nic uczestniczyć się, zero solidarności z czymkolwiek, jeżeli chodzi o Unię Europejską, z czymkolwiek. Nie tylko chodzi o uchodźców przecież. I to jest pierwszy dramat. To są wypisane z nimi bez wątpienia. Myślę, że to będzie także rzutować negatywnie na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i w wielu różnych dziedzinach, jeżeli chodzi o nasze możliwości, co nas na końcu może wystawić na pozycję sam na sam, czy prawie jakoś tak sam na sam wobec Rosji, ponieważ uruchamiamy, czy wkładamy swój udział w te bardzo negatywne i różne tendencje w łonie Unii Europejskiej, pogłębiając jej dezagregację, osłabianie spójności, i obawiam się, że Unia Europejska może nam odjechać w postaci twardego jądra, który będzie się jednoczyć, pójdzie dalej, zostawiając kraje te zewnętrzne. I niektórzy, jestem przekonany, w Unii Europejskiej, łącznie z naszym bezpośrednim sąsiadem, gdzie nastroje, jak wiadomo, się radykalnie zmieniły, z ulgą odetchną. Mamy ich z głowy, prawda? Możemy robić swoje. Także, ale mamy ich z głowy dlatego, że sami wybrali, prawda? Bez naszego udziału. Także to jest mój głęboki niepokój i właściwie nie widzę możliwości, żeby to zatrzymać w jakiejś takiej namacalnej przyszłości. No, bardzo dziękuję. Nie jest to wizja specjalnie optymistyczna, niestety. Teraz proszę o zabranie głosu pana doktora Sławomira Dębskiego. Znaczy, ja z taką ogólną diagnozą sytuacji odpowiedzi na pytanie, czy obecna koniunktura międzynarodowa w Polsce sprzyja, czy też nie, którą zaproponował profesor Kuźnia przed chwilą. Ja się zgadzam. Znaczy, niewątpliwie mamy obecnie do czynienia z uwarunkowaniami, które wymagałyby prowadzenia polityki bardzo precyzyjnej, bardzo aktywnej, właśnie dlatego, aby przeciwdziałać tym niekorzystnym tendencjom, które zachodzą. Tymczasem wydaje mi się, że ja to określam co najmniej od paru lat, mamy do czynienia z sytuacją, w której odchodzimy od prowadzenia takiej aktywniejszej polityki. To jest jak gdyby ostatnia, moim zdaniem, konsekwencja procesu, który rzeczywiście uruchomił się w roku 1989,
definiowania roli Polski w tym nowym pozimnowojennym ładzie. Otóż mam takie wrażenie, że w tej ostatniej fazie podmiotowość Polski, udział, czy też jak gdyby dążenie do tego, aby status państwa polskiego wśród demokratycznych narodów tworzących wspólnotę europejską miał swój wyraz również w pewnych kadrowych decyzjach. Mam takie wrażenie, że chodziło o to, że po tym, jak już jesteśmy członkami Unii Europejskiej, członkami NATO, aby również w tych gremiach decydujących Polska obecnie znalazła swoją spersonalizowaną formę. O co chodzi? Otóż, ale tak, podzieliłbym ten okres, w którym żyliśmy ostatnich 25 lat, mniej więcej na takie trzy okresy. W różnych okresach Polska zachowywała się różnie, w różny sposób próbowała zdefiniować swoją obecność w ramach tej koniunktury, wpływać na nią. No jest rok od 89 roku mniej więcej mamy jakby tendencje, czy mamy próbę zagospodarowania ładu pozimnowojennego z rozpadem Związku Sowieckiego w pierwszej kolejności. Tutaj współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, ponieważ tak się akurat składa, że administracja prezydenta Busha seniora była jedyną w zasadzie administracją, jedynym rządem w tym kluczowym okresie 89-90 roku, który miał jakąś wizję postzimnowojennego układu. I była to wizja budowy przestrzeni demokratycznej, zintegrowanej, zjednoczonej Europy, po to, aby mniej więcej, aby Stany Zjednoczone mogły się z Europy wycofywać z takim poczuciem sukcesu, iż zostawiają ten kontynent właśnie zjednoczony, demokratyczny, w tym sensie także samowystarczalny. Teraz tutaj taka drobna uwaga. To gdyby ten proces oczywiście wiązał się również z kwestią zjednoczenia Niemiec. I warto zaznaczyć, pamiętać o tym, że rządy Wielkiej Brytanii, zarówno Margaret Thatcher, jak i Johna Majora, nie były, raczej tej koniunktury w ten sposób nie odczytywały, raczej były niechętne problemom, raczej kwestii zjednoczenia Niemiec. Podobnie Francja, za Mitterranda. Czyli Francja dodatkowo próbowała zwalczać ideę, że oto państwa wschodniej części bloku, znaczy państwa zachodniej części bloku sowieckiego, czyli takie Europa Środkowa, aby w toku tych zachodzących zmian w Europie nie pojawiła się w ogóle idea, aby one zaczęły się integrować z wspólnotami europejskimi. Trzeba o tym pamiętać. Ponieważ wówczas łatwiej zrozumiemy, przed jakimi wyzwaniami politycznymi stała Polska, jakim tendencjom, jakim ideom należało przeciwdziałać. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy ta polityka była prowadzona skutecznie, czy nie. Otóż jeżeli uświadomimy sobie, że Francja nie chciała doprowadzić do tego, aby Polska mogła w przyszłości integrować się ze strukturami europejskimi, a Wielka Brytania chciała spowolnić proces zjednoczenia Niemiec, to wówczas zrozumiemy, że po pierwsze przyłączenie się do amerykańskiej wizji budowania Europy jednej, zjednoczonej, demokratycznej przez Polskę miało bardzo poważne konsekwencje dla roli Polski w tym nowym porządku. Także dla aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. I oraz poparcie zjednoczenia Niemiec miało takie zdecydowane konsekwencje dla pozycji Polski w tym nowym porządku. Czyli można nawet powiedzieć, że
wybór, jaki z punktu widzenia decyzji politycznych w zakresie polityki zagranicznej został przez te polskie elity polityczne podjęty w latach 89-91, wcale nie był oczywisty. Inne elity europejskie, mocarstw na przykład, podejmowały inne wybory, a przynajmniej się wahały, były zdecydowanie mniej jakby przekonane do tego, że to jest ten kierunek, w którym należy zmierzać. I generalnie rzecz biorąc, to właśnie konsekwencją tych decyzji podjętych w 89-91 roku jest fakt, że Polska została członkiem Unii Europejskiej, najpierw NATO, a potem Unii Europejskiej. Oczywiście koniunktura nam sprzyjała o tyle, że kolejna administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, na przykład Clintona, poniekąd przejęła ten program budowy nowego ładu europejskiego od swoich poprzedników. To się zazwyczaj rzadko zdarza. Więc ta koniunktura wewnątrz amerykańska nam sprzyjała. I problem, z którym zaczynamy mieć, czy mamy do czynienia, ja bym powiedział gdzieś od lat 1999-2004, tak bym to ujął. Dlatego, że ja przypominam, że poseł Kuźniar powiedział, że nigdy wcześniej nie miał takich wątpliwości. Ja przypominam, że poseł Kuźniar ma takie wątpliwości mniej więcej od 2003 roku. Że te dobre decyzje są jakby podejmowane. Chodzi o to, że po zakończeniu tak się wydawało, niestety. Niestety po 1999 roku zaczęła dominować wśród amerykańskich elit politycznych przekonanie, że oto pewien program polityczny został wyczerpany, zakończony, skończyło się sukcesem, fajnie, koniec. Taką Europę, do jakiej zmierzaliśmy, osiągnęliśmy. Co niestety nie było prawdą w zakresie Europy Wschodniej, tego co się od nas na wschód odbywa. Ale konsekwencją tego przekonania było poszukiwanie innych obszarów, w których można budować demokrację, konsolidować się w oparciu o wartości zachodnie. I tak niestety, taką próba była niestety podjęta na Bliskim Wschodzie. Konsekwencje tego mamy, tej decyzji, że po pierwsze kończymy z Europą, zaczynamy się rozwiązać kierunkami, wpływają na obecną koniunkturę polityczną. Dlatego, że zarówno na wschodzie mamy unfinished business, jakby to można powiedzieć. Europa nie jest zjednoczona, nie jest demokratyczna w całości. Cały kontynent nie jest w tym zakresie zjednoczony. I te napięcia między różnymi poziomami, między różnymi modelami rozwoju, między zachodnią a wschodnią częścią kontynentu, zaczynają wpływać na poziom bezpieczeństwa całego kontynentu i zagrażać jego stabilności. Z kolei próby, które zostały podjęte na Bliskim Wschodzie, wygenerowały sytuację, w której ludzie po prostu stamtąd uciekają. Nie tylko ze względu na fakt, że różnica między PKB na głowę na głowę mieszkańca w Europie, a mieszkańców Bliskiego Wschodu to jest 20 tysięcy dolarów. Więc nie tylko ze względów ekonomicznych. Ludzie po prostu uciekają także ze względu na to, że ten region jest niestabilny i usiłują zachować życie i perspektywy rozwoju swojej rodziny. Ostatnia rzecz. Ostatnia uwaga, która się w tym wiąże. Czyli niestety w związku z tym, że uzyskaliśmy członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, osiągnięcie tych, powiedzmy, nowych instrumentów w polityce zagranicznej, zamiast zmobilizować polskie elity polityczne do tego, aby poszukać optymalnych możliwości korzystania z tych instrumentów, zaczęło jednak wpływać demobilizująco. Niewątpliwie, aby się dostosować do członkostwa, w latach 90. podjęto ogromny wysiłek modernizacyjny, jeżeli chodzi o państwo i sposób jego funkcjonowania. Natomiast po uzyskaniu członkostwa w tych organizacjach, niestety zaczęła się pojawiać tendencja, że to już nam wystarcza. Ta optymalizowanie czy podnoszenie skuteczności funkcjonowania instytucji państwowych
przestało być priorytetem elit politycznych, a kwintesencją było taka jakby takim symbolem była likwidacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, włączenie do MSZ-u. Nie potrzebujemy już urzędu, który nam obsługuje politykę europejską, bo to już jesteśmy członkami Unii i generalnie rzecz biorąc tych instrumentów już więcej nie potrzebujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana Karola. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miło być w Poznaniu. Wiele zostało powiedziane, więc może jak to sobie bywa, powiem to samo z innymi słowami. Mieli wrażenie, że odpowiadam oryginalne stwierdzenia. I przede wszystkim tak, znaczy trzeba powiedzieć sobie jasno, że tak, to jest sukces. I to nie tylko sukces wynikający z tego, że po 25 latach, jeżeli spojrzymy na punkt startu, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. W zupełnie innej lidze, jak chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o politykę. Ale dlatego, że był sukces walczony też przez nas. Czyli czasami nie doceniamy jednak tego, zapominamy, że tylko 25 lat, aż 25 lat, ale to naprawdę w tym momencie przełomu 89-91 wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wielu nam się wydaje i mogło to potoczyć się zupełnie inaczej. To, co jest ważne, to, że powiedział też pan profesor Kuźnia, znaczy, żebyśmy też przyjęli te kryteria oceny, bo myślę, że często w debacie publicznej tak naprawdę stosujemy kryteria takie subiektywne, czyli czy nam się wydaje, czy jesteśmy zadowoleni z miejsca, w którym jesteśmy. To oczywiście jest bardzo trudno definiowalne, bo myślę, że każdy pewnie w jakimś stopniu jest, a są tacy, którzy nie są, ale ciężko o tym dyskutować, bo dyskutujemy o poglądach, o ambicjach, o oczekiwaniach, o bardzo powiedziałbym subiektywnych kryteriach. Natomiast jak spojrzymy na punkt startu i spojrzymy też na region, w którym miejscu jest region i w którym z tym miejscu jesteśmy my, to rzeczywiście jest się z czego cieszyć. Ja bym powiedział, że przede wszystkim to, co dla mnie jest ważne, pamiętam, kiedy pojechałem na studia za granicę doktoranckie i pierwszy raz siedziałem w bibliotece, wypożyczając wszystko, co było do wypożyczenia, wszystkie możliwe periodyki z lat 88-91. Czytałem wtedy, co wielkie nazwiska politologii zachodniej i wielcy specy pisali o Polsce, o regionie, o przyszłości. No to tak ciężko było mi odnaleźć w tym swój kraj. I te dyskusje, które w Polsce wtedy mieliśmy, takie wydawało się, że takie są dziwne, chociażby to słynne prezydenta wówczas Wałęsy, to WPG BIS, NATO BIS, no to były normalnie koncepcje, które były po prostu suflowane niejako z zewnątrz. Pamiętam to, że profesor Brzeziński też popełnił jeden tekst, który sugerował finalizacja to osobne, jakby to był osobny kierunek myślenia, ale też między innymi Unię Polsko-Czechosłowacką. Na usługę planu zrealizowany z lat 40. Koligacje rodziny. Także mówię to po to nie, żeby się jakoś tutaj wyzłośliwiać, bo myślę, że każdy, kto pisał i pisze od wielu lat, jak zajrzy do swoich tekstów sprzed wielu lat, to może znaleźć różne tego rodzaju nietrafione prognozy i pomysły. A chodzi generalnie o to, że był rzeczywiście moment, kiedy nikt tak naprawdę nie miał pomysłu, co z nami zrobić. To znaczy jakaś ta magma wydzieliła się z tego bloku sowieckiego. Czechosłowację jeszcze jakoś kojarzono, Węgry też ze względu na to, że był to kadaryzm, był to taki kraj quasi kapitalistyczno-socjalistyczny, natomiast nikt nie ma pomysłu politycznego i ten pomysł nie wziął się znikąd. Rzeczywiście jest tak, jak mówi tutaj Sławek Dębski, że było kilka osób, mieliśmy szczęście, że było kilka osób na Zachodzie, którzy mieli odwagę to zaproponować. To był przede wszystkim Asmus, Larabi i Kugler, jeśli chodzi o NATO. Się często zapomina, że ten pierwszy tekst, który był pamiętany, tekst, z punktu widzenia rozszerzenia NATO, został napisany na zamówienie Randu i kiedy Rand przeczytał generałowie, co zamówili, to na drugi tekst już płacił niemiecki MON, bo już Rand nie chciał drugiego tekstu sponsorować i potem dalej przeszli, bo że tak powiem, sponsorem Ministerstwa Obrony Narodowej wtedy pod ministrem Ruba. Ale to pokazuje tak naprawdę, że potworzyło się pewne okno możliwości, był absolutny chaos, był brak gotowych pomysłów, a te pomysły, które nam przygotowano, były zupełnie oderwane od rzeczywistości. I w to udało się w Polsce, i to jest ten element, który też przypominam, to nie jest tak, jak dzisiaj sobie mówimy, że w Polsce było dokładnie, wszyscy wiedzieli, w którą stronę chcą iść. I tu nie chodzi tylko o kwestie takie, które były kuriozalne, typu sobie bombę atomową, bo takie pomysły też były w tamtym czasie, które mamy rozwiązać grupy bezpieczeństwa. Ale jeśli chodzi o kierunek, czyli gospodarka polska była spawana strukturalnie do gospodarki wówczas.
wówczas jeszcze Związku Radzieckiego, zaraz rozpadającego się Związku Radzieckiego, a jak Państwo, część Państwa wie, że politologia zawsze nie docenia się na kwestii gospodarczych, a to było coś realnego, znaczy wszystkie inne dyskusje o członkostwie na Zachodzie to było coś, być może kiedyś będzie, a to był realny konkret, utrata rynków na Wschodzie, wyjście z rubla transferowego, urealnienie cen surowców, przeżywanie, można powiedzieć, w jakimś porównaniu tego wszystkiego, co doświadcza dzisiaj Ukraina w innym kontekście, ale takie urealnianie, takowe, co oznacza zerwanie stosunków gospodarczych z partnerem, który dominował. To samo dotyczyło polskiej armii. Też się o tym mało pamięta tak naprawdę, że wojskowi wcale nie przez wiele lat obstawiali, że mają przygotowy na kąt i ze wschodu, i z zachodu, i nie do końca wierzyli w to, że NATO może być czym, jakąś realną perspektywą. To rzeczywiście wszystko się udało i mam wrażenie, że udało nam się pod wieloma względami lepiej, jeśli chodzi o świadomość kierunku i też działania, na przykład w regionie. Często mam taką tendencję, że mówimy, że w regionie coś się więcej wzięło. Pewnie tak. Musimy uwzględnić, że w regionie większość państw są państwa małe. Ale jeśli chodzi o kwestię członkostwa w NATO, no to Polska tak naprawdę jest jedynym rzeczywiście krajem, który ma pełną świadomość, po co wchodzi. Rzeczywiście podjęte były działania niewystarczające, żeby tą armię dostosować. Zapomina się o tym, że Węgrzy na pewno sprawę weszli, ale bez przekonania. Na Słowacja z opóźnieniem. W Czechach też tak naprawdę popatrzę, opinii publicznej nie było takie duże. Na naszych plecach też to zachodzi. Troszkę tak. Z Unią Europejską podobnie zgadzam się, to był element, powiedziałbym, pewnego zarówno wysiłku modernizacyjnego, o czym mówi Sławek, ale też pewnej umiejętnej gry, czy też klinczu między NATO a Unią Europejską, takiego nigdy nie powiedzianego wprost, często kwestionowanego, ale jednak pewnej rywalizacji europejsko-atlantyckiej i tego, że tak naprawdę sprawa Amerykanie wiedzieli doskonale, że Ukraińcy są w stanie zaoferować to NATO. Proces Unii Europejskiej, mam wrażenie, że czasami była się popychany tym, że kolejne etapy rozszerzenia NATO się zbliżały i te etapy dyskusji o się NATO i tak by niejako tworzyło pewną masę dla postępu w procesie akcesyjnym. Ale oczywiście członkostwo Unii Europejskiej nie stałoby się możliwe, gdyby nie to nie kwestie gospodarcze w Polsce i to, że powstał wielki gigantyczny rynek i zyskaliśmy najlepszy sposób, jak można takiego procesu, czyli po prostu biznes europejski, który widział absolutnie swój interes, żeby Unię Europejską rozszerzyć. Więc to wszystko rzeczywiście się, powiedziałbym, udało wiele lepiej niż w wielu innych krajach, które nie do końca poważnie, a może z dużym opóźnieniem po nas wchodziły, czy do NATO, czy do Unii Europejskiej. Ja powiedziałem, kiedyś przeczytałem takie piękne sformułowanie, że tak naprawdę nie tyle nas zaproszono, żeśmy sami się zaprosili albo prosili. Wydaje mi się, z tym dużo prawdy na pewno sprawy. Nigdzie nie było chętnych i jest też kilka fantastycznych książek w szerzeniu Unii i na to, które pokazują tak naprawdę sprawę, jak no my żeśmy tworzyli swego rodzaju retoryczną łapkę, znaczy tworząc kolejne zobowiązania, z tym trudno było się wycofać w stronie zachodniej, kiedy graliśmy też na pewnego rodzaju emocje, a czasami też na szantażu lepszym, gorszym, straszeniem wschodem, straszeniem destabilizacją wewnętrzną. Ale faktem, że na końcu się sami prosili, jak Państwo czytaliście ostatnio z Giscardistanem wywiad duży w Rzeczpospolitej, to powiedział wprost, rozszerzenie było za szybko i potrzebne. Natomiast potem rzeczywiście nastąpiło coś, co działo na przykład sukcesie lata 1994, kiedy stworzyliśmy sobie, żeby świadomością celu, też ogromnym działaniami poświęceniem wielu ludzi, którzy funkcjonowali jednak w bardzo trudnych warunkach, bo jednak polska gospodarka się zmieniła, o tyle sektor publiczny nie będzie się zmienił tak naprawdę i tam w czasie było raczej wspólną nogą niż elementem, który wspierał polski wysiłek. Poza tym nowymi ministerstwami, które powstały, tak jak właśnie Rząd Komitetu Integracji Europejskiej, potem ci wszyscy ludzie z długie zasili tak naprawdę resorty sektorowe, żeby oni mogli tak naprawdę funkcjonować w Unii Europejskiej. Ale potem nastąpił, znaczy z jednej strony zrozumiały taki element, powiedziałbym, no trochę potrzebujemy odpoczynku i poświętowania, ale co gorzej, powiedziałbym, że to, co jest dzisiaj większym problemem dzisiaj, jeśli patrzymy na to, co się dzieje dookoła, to jest sytuacja, w której my jednak przez ten okres umowny akcesyjny na Unii Europejskiej funkcjonowaliśmy w takim kloszu, jak wiele krajów, tak jak chociażby Niemcy w czasach zimnej wojny, to znaczy wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi były dostarczane w tym samym sposób, tak? Znaczy Komisja, czy Bruksela, ta Unia Natowska zadawała pytania, po czym od razu dawała nam pytania odpowiedzi, musieliśmy tylko to wziąć i skutecznie zrealizować. Ten czas się kończył, on się zaczął kończyć w różnych, w zależności od dziedziny, w różnych momentach. Czyli rzeczywiście jest tak, że ja mam poczucie, że dzisiaj, jak śledzę te polskie dyskusje, już od wielu lat zresztą, tak od tego symbolicznego traktatu konstytucyjnego i też od wtedy zmiany rządu,
pierwszy Prawa i Sprawiedliwości, Marcinkiewicza, potem Kaczyńskiego. Ja mam wrażenie, że wszystkim to, co jest naszym, to są dwa zasadnicze problemy. To znaczy, pierwszy polega na tym, że my musimy sobie sami zadawać pytania, udzielać odpowiedzi i nie do końca jesteśmy zdolni. To znaczy, jesteśmy bardzo doskonałymi recenzentami innych polityków. Świetnie potrafimy analizować otoczenie międzynarodowe, ale niewiele jesteśmy w stanie z tego jakby przełożyć na realną politykę, bo z mojego punktu widzenia czysto prywatnego, problem z strefy euro nie sprowadza się do tego, czy my tam jesteśmy, czy nie, tylko czy my jesteśmy w stanie podjąć decyzję, czy my chcemy być, czy nie, bo uważam, że bo w upadkach nie nastąpi koniec świata, tylko trzeba jakby podjąć decyzję i uświadomić sobie, co oznacza, jeśli będziemy w strefie euro, co oznacza, jeśli nie będziemy w strefie euro, bo każda z tych decyzji pociąga za sobą szereg konsekwencji. Oczywiście wszystkim jest lepiej dyskutować o tym, dzielić się, czy są za i przeciwko, bo w ten sposób uciekamy od dyskusji, czym będzie Polska za lat 10-20, kiedy będzie w strefie, czy nie będzie w strefie. Podobnie trochę to wygląda tak, wiem, już kończę, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to wpadanie z jednej skrajności w drugą, czyli najpierw jeździmy wszędzie za granicę, a potem stop, nigdzie nie jeździmy, w ogóle nie wyślemy po prostu absolutnie żadnego żołnierza, okopujemy się na linii Bugu. No i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie... Czy jesteśmy w stanie zbudować jakąś równowagę, czyli to jest pytanie tak naprawdę o pewną dojrzałości polskiej polityce, która moim zdaniem ciągle brakuje, czy nie. I ostatnia rzecz, która mi się wydaje, że jeżeli dzisiaj mówimy o tych problemach i które są oczywiste, skończyła się pewna koniunktura, pewne okno możliwości, jak powiedział Roman Kuźnia, ale powiedziałbym, to, że my nie potrafimy sobie na to odpowiedzieć intelektualnie, jest też związane też z tym, że my niestety żeśmy troszkę jakby na wyrost weszli w pewne gremia. Rzeczywiście uderzamy powyżej swojej wagi, co ja uważam jest bardzo dobrą rzeczą, bo trzeba mierzyć wysoko. Natomiast to jest trochę tak, że mamy jakby zasoby. Znaczy zasoby w rozumieniu zarówno instytucji, jak i kadr, ale nie kadr w znaczeniu politycznym, tylko mówię o tworzeniu ludzi, którzy potrafili jakby rzeczywiście przychodzić z gotowymi rozwiązaniami. Nam tego strasznie brakuje. I to jest zarówno strefa euro, to jest to pytanie takie, czy gospodarka polska po prostu jest gotowa do strefy euro, czy nie. I odpowiedzi są różne. Ja mam wrażenie, jak rozmawiam z polskim biznesem, że część tak, ale część mówi, że tak naprawdę gdybyśmy weszli do strefy euro, to nie musieli zamknąć swoich interesów, są konkurencyjni. To jest pytanie uniwersytetu, proszę Państwa, o co się opomina. W Polsce uniwersytet dyskutuje się tylko z punktu widzenia pieniędzy, a to jest tak naprawdę pytanie, czy gdzie są polskie uniwersytety po 25 latach. Czyli żadnych złudzeń, że się będą tam, pozostaną tam, gdzie są. To nie ma absolutnie żadnej możliwości, żebyśmy wykorzystali te dobre rzeczy, które przecież też przed nami się pojawiają, jak i byli zdolni przynieść odpowiedź na te wszystkie zagrożenia i wyzwania, które wobec nas pojawiają się. Więc przedłużając, ja mam wrażenie, że to dzisiaj problem tak naprawdę polskiej polityki zagranicznej w mniejszym stopniu dotyczy tego, co się dzieje dookoła. Dookoła zawsze coś się dzieje, jest lepiej i gorzej, pewne projekty w sposób naturalny tracą swoją siłę, jak na przykład temat Unii Europejskiej. W większym stopniu tak naprawdę problem braku, znaczy tej jednak niedojrzałości w dużej mierze politycznej wewnętrznej Polski, która właśnie sprowadza się tylko do recenzowania innych i analizowania, a niezdolności tworzenia jakby własnych projektów i no, braku tych zasobów, znaczy zarówno ludzkich, jak i instytucjonalnych. Po części też finansowych, ale mam wrażenie wszystkich ludzkich i instytucjonalnych, żeby rzeczywiście dokonać tego kolejnego skoku, który spowoduje, że Polska, bez względu na co się wydziela z Unią Europejską i z NATO, że będziemy rzeczywiście w tej lidze, w której udało nam się awansować i zajmiemy tam trwałe miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Być może jest też tak, troszeczkę wynikało z wypowiedzi Panu, że pewnym problemem, który nas dotyka też jest brak wielkich projektów, tak? jakiegoś celu, do którego moglibyśmy dojść. To, co dla nas było jasne na początku przemian, w tej chwili w zasadzie zaczyna przypominać trochę strategię najedzonego kota. Ale może się uda. Co? Nie masz kota. No dwa. Więc wiem, o czym mówię. Dobrze, teraz drugi blok pytań. Związany trochę może wbrew temu, co mówiłem na samym początku, z historią. Z historią troszeczkę już inaczej rozumiano, znaczy z historią rozumiano jako kontekst interpretacji naszej współczesnej sytuacji. Tak, jeżeli spojrzymy na polski dyskurs o polityce zagranicznej, czy o tych dylematach, które stoją przed polską polityką zagraniczną, to zwrócimy uwagę na to, że nadal często pojawiają się tam wątki, różnego rodzaju wątki historyczne. Tak? I tutaj
Są dwie albo trzy rzeczy, o których możemy z pewnością powiedzieć. To znaczy, pierwszy to jest wątek taki geopolityczny, to znaczy uwikłania Polski w fatalne, według części przynajmniej analityków, położenie geograficzne. Tak? To położenie między jedną wrogą i drugą wrogą siłą zależności, oczywiście od naszego momentu w historii, ale jednak warunkującego naszą sytuację. Z drugiej strony mamy też pewien syndrom, który można by nazwać syndromem rozczarowania, szczególnie postawą państw zachodnich, tak? Takim lekceważeniem, postrzeganiem tej postawy państw zachodnich jako lekceważącej w stosunku do Polski, do naszych możliwości, do naszych ambicji, dodatkowo jeszcze wzmocnione lękiem przed czymś, co można byłoby nazwać zdradą, tak? Znaczy ten ciągły lęk, że kiedy przyjdzie taka potrzeba, to państwa zachodnie nie staną po naszej stronie. Możemy to jeszcze wzmocnić i wskazać na jeden bardzo konkretny przykład odwoływania się do tej metafory argumentu, tym razem już nie w kontekście postawy wobec Niemiec, ale postawy krajów Europy Zachodniej wobec Rosji. I teraz pytanie jest takie, czy te analogie, które państwu panom przedstawiłem, są dziś uzasadnione? Jeżeli tak, to w jaki sposób one mogą wpływać, czy powinny wpływać na naszą politykę zagraniczną? Tym razem postaram się wrócić kolejność i utrudnić panu doktorowi Osicy odpowiedź. Ja bym powiedział coś sensownego, bo nie wiem, co z tym uważam, że rzeczywiście jest pewien element, powiedziałbym, schizofreniczny po prostu myślenie o świecie. To znaczy to się zawiera w tym, że z jednej strony, kiedy nam się udaje, to jest nasz sukces, a kiedy, znaczy inaczej może. Mamy z jednej strony poczucie sukcesu tego, że kiedy chcemy, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele i 25 lat tego dochodzi. Z drugiej strony jest tak, coś, co się nie zrozumiało, z którym gdzieś funkcjonuje takie poczucie, taki syndrom słabego. Znaczy to pojęcie zdrady i tego, że nas ciągle to jest zdrada. Znaczy to jest tak, jest bardzo takim realistami, który stale nas nauczyła, trzeba patrzeć realnie na to, co się zdarzało. A potem używamy pojęcia zdrady, to jest pojęciem ze słownika no zupełnie innej szkoły, tak? Już jako stosunków międzynarodowych z innej szkoły polityki. Znaczy, no zdradzony, nie ma czegoś takiego w polityce, że się zdradzony. Znaczy, w polityce można być naiwnym, można nie odradać, można być no, słabym w znaczeniu tego, że po prostu pewne rzeczy się nie da przeskoczyć i tutaj wiadomo, że duże państwa mogą więcej niż małe państwa i jeżeli się wydaje na nasze pieniądze, to się wydaje na armię, jak się na pieniądze, to się nie wydaje na armię, więc jakby w tym sensie jest poczucie zawsze, każde państwo ma pewien, ze względu na swój potencjał, ma pewien ograniczony repertuar działań. A w przypadku Polski wydaje mi się, że to całe te 25 lat i nawet te ostatnie 2 lata na przykładzie Ukrainy pokazują, że tak naprawdę myślenie w kategoriach zdrady jest czymś zupełnie anachronicznym. Po pierwsze, nie ma zdrady, tylko jest polityka, czasami bardzo brutalna, w której każdy musi umieć się odnaleźć. Inaczej to wygląda w sytuacjach, kiedy jest się częścią jakiegoś ekskluzywnego klubu, tak jak my jesteśmy. Inaczej, kiedy jest tego, częścią tego klubu się nie jest, jak na przykład Ukraina. Jeżeli państwo spojrzycie na ostatnie, z przysłowienia zdrady Zachodu, która dzisiaj funkcjonuje, jedna sprawa, że ja w ogóle już nie wchodzę w dyskusję historyczną, ale ja uważam, znaczy nie lubię tego pojęcia, bo ono jest emocjonalne i niczego zupełnie nie tłumaczę, poza tym pozwala przykrywać własne błędy i niedociągnięcia. Jak państwo spojrzycie na chociażby na ostatnie wydarzenia, tą wielką dyskusję o Ukraina, Syria, wymiana, to pokazuje tak naprawdę, że to w ogóle nie działa w tym. Czy polityka zagraniczna dzisiaj jest rzeczą tak skomplikowaną. Nie byłem po pierwsze pana na koncepcie mocy, tutaj tak pociągnąc, nie wiem, czy o tym rozmawialiście, ale tego typu myślenie, które w Polsce bardzo wszystko nie mówię, czyli takie z przełomu wieku XIX-XX, dzisiaj polityki zagranicznej już tak nie jest w stanie robić. Znaczy, jednym z problemów Rosji, nie wiem, słabo, że nie, ale wydaje mi się właśnie i to właśnie, że Rosjanie tego nie rozumieją, że oni zachowują się zupełnie tak, jakby dzisiaj było możliwe dogadywanie się nad głową państw w taki sposób, jak powiem, w własnym wieku. Nie ma dzisiaj takiej możliwości, albo inaczej, gdyby ktoś, co możemy oczywiście się umówić się, mogą Rosjanie z Amerykanami, z Niemcami, z Francuzami
na jakieś porozumienia, to nie znaczy, że te porozumienia będą jakikolwiek efekt, ponieważ tak naprawdę dzisiaj nikt Ukrainy do niczego nie jest w stanie zmusić, tak samo jak nikt do niczego nie jest nas w stanie zmusić. Po pierwsze, po drugie, myślę, że często też zapominamy o tym, że, bo to widać u Państwa tak naprawdę z perspektywy regionu, my ustawiamy się w roli tak, tych rubieży zachodu i że to jest fajna dyskusja o rozmieszczeniu wojsk polskich w Polsce. Ale na nie ma dyskusji o rozmieszczeniu wojsk polskich w państwach bałtyckich. W sytuacji, w której my z Bałtami ustawiamy się, że my jak Bałtowie mamy poczucie zagrożenia, sytuacja jest taka, że my możemy być w miarę spokojni z punktu widzenia Bałtów, rzeczywiście są problemy, ale my nie ustawiamy się na jednej linii, bo jest nam tak wygodniej, bo chcemy mieć te wojska u siebie. Ale jak się Państwo porozmawiali z ludźmi w państwach bałtyckich, czy w Estonii, czy na Łotwie, zwłaszcza w Estonii, to bardzo chętnie by przyjęli jakąś tam nasze jednostki wojskowe. Tak? My tego nie chcemy robić. I chociaż z ich punktu widzenia na przykład, i to są, jak się spotyka, to jest takie pytanie, które coraz częściej pada ze strony chociażby Litwinów. Czy wy nam pomożecie? Tak? To znaczy, jak przyjdzie do czego, czy wy nam pomożecie? No i oczywiście odpowiedź jest tak, oczywiście. No, każdy, kto zna politykę, doskonale wie, że nie wie. Czyli jednym z elementów, z którym mamy dzisiaj problem w Polsce, to dotyczy tak samo Ukrainy, wynika z tego, że my nigdy nie byliśmy w roli, przecież nie pamiętamy po prostu, bo to nie jest tak, że nie byliśmy. Pamiętamy o tym, że można być też w roli, w której to nie my jesteśmy zdradzani, ale to mamy problem z dochowaniem pewnych, no, może zobowiązań jest dużo powiedziane, ale zachowaniem się tak fair. Cała dyskusja o Ukrainie dostarczeniu broni była bardzo fajna, ona była zmarnowanym elementem pokazującym, że miejsce w drugim zupełnie miejscu. Czy z punktu widzenia Ukraińców naturalne było oczekiwanie, że Polska powinna starczyć. My żeśmy tego nie zrobili ze względu na własny interes polityczny, świadomość tego, że takie działanie zostalibyśmy sami z tym problemem w dużej mierze, że jest bliska współpraca Waszyngtonu z Berlinem i nie tylko. Generalnie, no, jeśli chcemy rzeczywiście, żeby NATO utrzymało swój wymiar wobec Rosji, wobec wojny na Ukrainie, to nie trzeba z tego wyłamywać. Także to, o czym tutaj była mowa, czy ten jakiś fatalizm, rzeczywiście jest powiedziałem swego rodzaju kulą u nogi, dlatego że jesteśmy w stanie, i kwestia już ostatnia rzecz, którą mówię, i to pokazuje też kwestia sankcji, to nie kto inny, tylko rzeczywiście Polska. Była tym krajem, wiadomo, przy współpracy z Niemcami trzeba było przekonać, ale my żeśmy zrobili bardzo dużo, żeby przełamać, jednak, bo to był przełom zupełnie, raczej niesamowity zwrot w polityce zachodniej, żeby wprowadzić sankcje dotyczące Rosji. To nie stało się samo, to wymagało po prostu ogromnej pracy, też informacyjnej. Miałem przyjemność, że się odgadywał tę ważną rolę, po prostu dostarczyliśmy informacje na bieżąco, co się dzieje, bo wielu spółek europejskich tak naprawdę nie ma, znajomość wschodu w ogóle nie istnieje. Łącznie w Berlinie. Tak, łącznie w Berlinie. I to jest tak, że można pewne rzeczy robić, tylko nam wygodniej jest tkwić w tej pozycji tak naprawdę, że właśnie, że jesteśmy słabsi i wymagamy opieki z tym straty, bo to gdzieś intuicyjnie wyczuwamy, że to nas pozwala rozgrzeszać różnego rodzaju działań, które może nie do końca są właśnie fajne, albo ze swego rodzaju, albo rozgrzeszać z własnych zaległości. Także ja uważam, że dzisiaj w ogóle mówienie o zdradzie zachodu, o tym, że ktoś nas chce oszukać. Tak samo panie profesorze, przepraszam, też mówienie o twardym jądrze Europy. To znaczy, jeżeli ktoś chce zrobić sobie mini Schengen, gratuluję, niech robi. Tylko najpierw niech policzy, ile to będzie go kosztowało. Tak samo jak słynny szczyt prawnikowy, kiedy Luksemburg z Belgią, z Francją, z Niemcami robił sobie Unię Obronną. Proszę bardzo, niech sobie zrobi. Znaczy, nie dajmy się też pakować, przepraszam, albo zakolokwializm, w takiej sytuacji, w której my musimy ciągle gdzieś tam być i gonić. Znaczy, uważam się, że zdrowy rozsądek, ocena faktów i spokojna analiza, nie oczywiście nie negując tego wszystkiego, że w Polsce wiele rzeczy, wiele lekcji jest nieodrabianych i w wielu sprawach koniecznie stanowiska tego nie mamy. Ale to nie jest jakby coś nowego, to jest pewne kontinuum. Ale wydaje mi się, że bądźmy jakby, miejmy tą odwagę samodzielnie myśleć i funkcjonować i pozbyć się tego całego bagażu historycznego, który w moim przekonaniu dzisiaj jest tak naprawdę, jest powiedziałbym swego rodzaju, nie przystoi krajowi, który ma tak duże ambicje, który rzeczywiście gra naprawdę, czy ma aspiracje do grania w pierwszej lidze polityki zagranicznej. Dziękuję. Teraz o głos poproszę pana profesora. Dziękuję bardzo.
Tak a propos tego, o czym mówił Olaf, boksowanie w wyższej wadze, jak wiemy doskonale, to się może udać jedną, dwie rundy, nie 12, nie 15. Trzeba pole uczelić czwartą. Także chyba, że się przytyje w międzyczasie, prawda? Także przestrzegam przed tym wszystkich bokserów tego unijnego. Wolą zbijać w dół, jak wiemy, niż występować w wadze wyższym. Była taka koncepcja, tak zwanego polityka, żeby było wyjęte na dysku. Także jeżeli chodzi o to euro, to taki projekt to mogło być euro. Dlatego, że oczywiście ludzie to widzieli tylko kancelarii prezydenta i my oczywiście możemy utrzymywać konkurencyjność, nie wchodząc dzięki temu do serweru, ale zawsze będziemy drugi lider, gwarantowana Belgia. Ponieważ nie będziemy uzyskiwać konkurencyjności w twardych warunkach. Ja nie uważam, żebyśmy byli gości. Nie uważam, żebyśmy byli murzynami Europy, prawda? Tak jak przywódcy murzyńscy mówią swoim społeczeństwom, że prawa człowieka to zachodni pomysł, nie dla nas. Dlaczego? Bo to trzeba za twarz swoje społeczeństwa, prawda? Tak samo nasi politycy ze strachu mówią nam, że Polacy nie obsłużą euro. I nie mogą, tylko my nie. Dopóki będziemy poza, dopóty to kraj będzie zawsze wygraliła. A to byłoby wyzwanie. To był kolejny projekt, który warto by się było zmierzyć, ale nie podjęliśmy się z względu na tchórzostwo poprzedniej formacji politycznej, która sprawowała władzę. Tchórzostwo. Powtarzam. Natomiast chciałbym jednak, ponieważ to nie padło, myślałem, że odpadnie, no jednak trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że ojcem polskiego sukcesu polskiej polityki zagranicznej był Krzysztof Skubiszewski. Krzysztof Skubiszewski. Było dwóch ludzi, dzięki którym Polska poszła do przodu skokowo na przykład 90. Walterowicz Skubiszewski. Patronował i Mazowiecki w pierwszej fazie, ale absolutnie linia Skubiszewskiego w polityce zagranicznej fantastycznie się sprawdziła i do dzisiaj, mówiąc tak bardzo podwórkowo, trzymają ludzi. Tego się trzeba trzymać. Tej linii Skubiszewskiego w różnych jej przejawach punkt wyjścia trzeba do tego wracać. Myślę, że dopókiśmy tej linii trzymali, dopóty było dobre, warto, żeby o tym pamiętali tak, żeby mieć dzisiaj rządu. Natomiast także chwała, że nam się tak trafi. Absolutnie muszę powiedzieć, że miałem przywilej pracować blisko i im dalej jesteśmy od tamtego czasu, tym Skubiszewski jest większy. Rośnie, już jest powyżej Mont Blanc, za chwilę będzie w ogóle tak Mont Everest. To był gigant w naszej polityce, ale także w dyplomacji europejskiej na tego czasu, nie ma żadnego długości. Teraz jeżeli chodzi o ten analogii historyczny, to chciałbym mieć wiedzy pytanie, które zostało postawione przez pana prezydenta. Ja uważam, że te pierwsze ewentualne analogie są fałszywe, dlatego że zmieniła się sytuacja geopolityczna. Geografia jest niezmienna, polityka się zmienia. W związku z tym geopolitycznie zmieniliśmy się, już nie leżymy między Niemcami a Rosją, w tym tradycyjnym rozumieniu tego dylematu, sytuacji gospodarki. Ola ma to przepracowane, to dobrze. Nie, to już nie ten czas. Nie. Jeżeli chodzi o tę drugą rzecz, zachód zdrajcy, no my jesteśmy częścią zachodu. Pamiętajmy się. My jesteśmy, że możemy przestać być wkrótce częścią zachodu ze względu na zmiany wewnętrzne, które będą zachodzić. To jest tak, jak pisał von Clausewitz o Polsce, o Polakach. Bez żadnej zresztą niechęci, nienawiści, nie miał tego stosunku do Polaków. Von Clausewitz, sąsiad tutaj już tutaj, prawda? Zmarł w Poznańskim wydarzeniu, znaczy w związku z tą kordonem sanitarnym, który pojawił się w ustawie w związku z powstaniem cudownym. On pisał, że Polacy dlatego zniknęli z mapy Europy, że nie byli jednogatunkową cząstką europejskiej Rzeczpospolitej Narodów. Prawda? Tylko byli narodem tatarskim, mówi. Czyli powinien leżeć tam gdzieś nad Morzem Czarnym, Kaspijskim. Dlatego, że wyszli z Europy w sensie systemowym. Tego przed tym należy Polskę przestrzegać, a ja widzę te próby. Ale na razie jesteśmy częścią Zachodu, w związku z tym zada Zachodu to nie jest oczywiście ten temat. Ale jeżeli pan przewodniczący postawił przed nami zadanie, jeżeli chodzi o szukanie analogii historycznych, no to rzeczywiście żałuję, ale widzę pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o trzecią państwa propozycję, panie przewodniczącym, to znaczy apizment, który może doprowadzić do montażu obecnego porządku europejskiego. Nie od razu. Mówiliśmy w pierwszym przekazie pierwszych panelów o lokalnym. W roku 25 nikt nie wiedział, że to jest pierwszy krok do rozsadzenia. Tak, lokalne było pierwszym krokiem do upadku systemu warszawskiego. Zarówno w płaszczyźnie geopolitycznej, jak i normatywnej. Mam na myśli Pakt Ligi Narodów i pierwszą w historii system bezpieczeństwa zbiorowego.
Pierwszy rok to było lokalne. W związku z tym trudno powiedzieć, wiemy, że rok później ci, którzy robili lokalną, dostali nowe, pokojowego nowe, prawda? Za co? Za remontaż systemu Ligi Narodów. Także dopiero w pewnej perspektywie. Znaczy nie za to dostali. Nie, to było. Nie, to nie był demokracja. Dostali za pokój. No, wiemy, dostali za pokój. Nagrody pokojowej nie dostaje się za remontaż, to nie za pokój, prawda? Ale wiemy. Dostali w 2006 roku nagrodę pokojową Nobla, natomiast to był wstęp do demontażu Ligi Narodów. Z całą pewnością pierwszy panel był w tej mierze całkowicie przechodniący. Ja się przychylam do uczestników pierwszego panelu, podzielam ten zapogląd. Natomiast rzeczywiście mamy rodzaj takiego pokusa pizmentu, bez wątpienia, jeżeli chodzi o podejście w stosunek do Rosji. Zawsze są sankcje, ale to naprawdę są w jakichś tam partiach dotkliwe. W innych są starannie obchodzone, z entuzjazmem obchodzone. Ten przykład niedawnej wizyty Zygmara Gaczyńca. Wicekanclerza Niemiec, prawda? Gdzie łapią go, jak on konspiruje z rosyjskimi przywódcami, jak obejść Komisję Europejską, żeby puścić Nord Stream 2, prawda? To wisi na stronie kremlowskiej, prawda? To zdjęcia. I co? Żadnej raki, pani kanclerz. Żadnej raki, pani kanclerz. Projekt biznesowy. No możemy oczywiście udawać, że jest projekt biznesowy, ale jak wiemy, to nie jest wyłącznie projekt biznesowy. Przynajmniej Rosjanie go tak nie traktują. I w związku z tym ja uważam, że mamy do czynienia z taką pokusą nie tylko w Niemczech, ale w wielu stopniu w Niemczech. I trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że Rosjanie świadomie obsadzają Niemcy. Niemcy w pewnej mierze wchodzą w rolę Francji wobec międzywojennej. W rolę Francji, która była takim krajem, który właśnie zaczął właśnie szukając pokoju od Locarno. Mieliśmy, skończyło się na nieumieraniu za Gdańskiem. Proszę Państwa, dzisiaj to ten dobry początek procesu. Czy on się rozwinie, czy nie? Nie chciałbym, żeby właśnie to co poszło. Natomiast na pewno w 25 roku nikt nie zakładał, że będzie rok 38, że będzie Monachium. Tam był początek. Nie mam żadnych wątpliwości. I dobry początek był tam. I to może to było jednak trochę, prawda? Kilkanaście lat. Teraz mamy prawo przybliżenia historycznego, na czym zawsze istnieje, prawda? Ale te okresy się skracają, jeżeli chodzi o pokrywanie pewnych niepewnych przestrzeni, w sensie politycznym czy geopolitycznym. I ja ten niepokój widzę, kiedy my w towarzystwie, w obecności naszych kolegów zachodnich mówimy o potrzebie takiego inteligentnego containment wobec Rosji, to nie umierają ze strachu. To nie w ogóle zadania kajurzy nie są słuchać. To ten containment jest terminem zakazanym w żargonie, powstrzymywać Rosję. Nie ten czas. Jakby nie słuchali tej Rosji, jakby nie. Więc jest ta pokusa epizmat w moim przekonaniu, która może doprowadzić do demontażu systemu europejskiego w dłuższym okresie czasu, struktury europejskiego. To, na czym Rosjanom zależy, to żeby trzeba było z całą Unią. Wystarczy, że uzgodnią z Niemcami. Porozmawiają z Niemcami i będzie sprawa załatwiona. I Niemcy to wchodzą w tę logikę. Także rzeczywiście Rosjanie zaczną od dyrektoriatu, a później, że tak powiem, może już tylko oś wystarczy, Moskwa, Berlin. Oczywiście ktoś może wziąć za fantazję, proszę Państwa, ale na pewno, proszę Państwa, w 25 roku, jeszcze raz uparcie się do wyższą, nikt nie zakładał, że będzie 38 lat. Gdzieś jest ten moment wyjściowy. Trzeba o tym pamiętać i tutaj jeszcze raz przypomnę słowa innego wielkiego poznańskiego profesora Wojciechowskiego, Mariana, który powiedział, że historia się powtarza. Historię powtarzają ci, którzy nie znają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie doktorze. Czyli może najpierw taka krótka, tylko zamarkowanie rzeczy, bo to zwykle w takich dyskusjach o współczesności, jak się pojawiają argumenty historyczne, to najczęściej one są tam strasznie deptane, te fakty historyczne. Znaczy, mówcy dość swobodnie się z tymi kwestiami obchodzą, więc ja tylko kilka uwag. Znaczy, takich markujących, bo to nie o tym, co mówię. Kwestia lokalna. Można spokojnie popatrzeć na Locarno jako na element budowy porządku i bezpieczeństwa w Europie. Dynamika procesu politycznego po prostu
odwróciła się w inną stronę, ale samo Locarno jeszcze nie było moim zdaniem punktem zwrotnym, bo niewątpliwie intencja była taka, aby doprowadzić do pewnej pacyfikacji w Europie, a utrzymywanie Niemców jako paliasa Europy wówczas było odbierane jako jeden z potencjalnie destabilizujących elementów porządku europejskiego i chodziło o to, aby Niemcy jakoś w pokój w Europie wmontować. Więc sama idea nie była najgorsza. Problem oczywiście był taki, że pojawiał się podział bezpieczeństwa Europy na wschód i zachód. Wschód Europy nie otrzymał takiej samej gwarancji tego poziomu bezpieczeństwa. Potencjalnie to było groźne, można to było temu jeszcze przeciwdziałać. Odejście od paktu, Sławku, od paktu Ligi Narodów. Nie. Od zasady równego bezpieczeństwa. To zasada równego bezpieczeństwa nawet od roku 19 nie była zapisana w pakcie Ligi Narodów. Ale bez Niemiec nie udało się tego bezpieczeństwa zrobić. Koniec, kropka. Nie o lokalność chciałem to mówić. Jeżeli chodzi o zdradę, rzeczywiście ja się w pełni zgadzam z dwiema wypowiedziami. Po pierwsze, jednak termin zdrada używany w zakresie polityki w ogóle uniemożliwia nam analizę procesu decyzyjnego opartego o rachunek zysków i strat politycznych. Bo prowadzi sprawę w kwestię jakąś moralną, emocjonalną, która ostatecznie utrudnia zrozumienie, że ktoś podejmując decyzję, podejmuje decyzję w imieniu swoich obywateli, wyborców, musi sobie zdawać sprawę, czy jest w stanie swoją decyzją zmienić tok wydarzeń, wpłynąć na sytuację, czy też nie. Brak decyzji też jest decyzją polityczną. I czasami brak decyzji jest lepszą decyzją niż jakieś podejmowanie jakichś działań. To po pierwsze. Po drugie, sama ta analogia z roku 1939 mi się bardzo nie podoba. Znaczy ja uważam, że Polska nie dostała w 1939 roku, ale zdradzona. Co do tego, ja zgłaszam stanowczy sprzeciw. Wprawdzie Radosław Sikorski nieustannie trzyma się tej tezy i lansuje, że nas zdradzili, że zimna wojna, dziwna wojna i w ogóle różnego tego rodzaju rzeczy konsekwentnie publicznie opowiada, ale sytuacja, jeżeli miałbym jakąś analogię wysnuć, to między 1939 rokiem a obecnie, no to są pewne podobieństwa z stanowiskiem Francji po 3 września 1939 roku, a Niemiec wobec wniosku na Ukrainę. Jakieś analogie polityczne bym tutaj wysnuł. Ukraina też nie została przez Niemcy zdradzona po 2014 roku. Nie została zdradzona. Niemcy niewątpliwie są państwem, które położyły największą politycznie ciężar na rzecz tego, aby wojnę zatrzymać w jakimś tam stopniu. Tak jak się da, bez angażowania się oczywiście militarnego. Jeżeli ja słyszę wśród niemieckich polityków, że tylko polityczne rozwiązanie może przyczynić się do jakiegoś uregulowania kryzysu, to proszę przeglądać debatę we Francji we wrześniu, październiku 1939 roku, jak Polska była odprzątana. To dokładnie są te same argumenty są przywoływane. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, Wielka Brytania była w stanie wojny i od 3 września 1939 prowadziła z Niemcami wojnę. Tak, była głównie mocarstwem morskim, no wobec tego prowadziła tą wojnę głównie na Atlantyku, ale prowadziła głównie na Atlantyku. Ale czym? No czym to miała? Ma kajaki pochylone. Tym czym miała? Gra w szlem. Ostrożnie. Natomiast bardzo ważną rzeczą, i tu może jeszcze odnosząc się do tego, co powiedział Wolek, to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki w pewnym zadanym środowisku, a więc na to zadane środowisko
wpływa również percepcja społeczeństwa polityki zagranicznej. Otóż moim zdaniem w Polsce mamy do czynienia z peryferializacją myślenia o polityce zagranicznej. Społeczeństwo nie rozumie tej polityki. To jest element upadającego poziomu wykształcenia w ogóle, ale ona prowadzi, będzie skutkowała dwoma rzeczami. Po pierwsze, będzie skutkowała tym, że Polska może być systemowo niezdolna do prowadzenia aktywniejszej polityki, ponieważ politycy nie będą w stanie wytłumaczyć społeczeństwa. A w związku z tym, jeżeli nie będą w stanie wytłumaczyć społeczeństwu, będą ograniczać ryzyko związane z podejmowaniem decyzji w zakresie polityki zagranicznej. To jest jeden element. Druga rzecz, aby prowadzić jakąkolwiek politykę, i tutaj jeszcze pewna nuta polemiczna z tym, co powiedział Roman o boksowaniu w wyższej wadze. Zgadzam się z tym, że to może trwać niedługo, dwie, trzy rundy i generalnie rzecz biorąc, jak się jakby silniejszy przeciwnik trafi, no to już jest, leżymy na desce. Teoretycznie to można robić pod warunkiem, że się jest szybszym, czytaj sprawniejszym, że obsługa polityki jest potencjalnie bardzo wyrafinowana na dużym poziomie profesjonalizmu. I tu dochodzimy do tego systemowego elementu. Skoro nie mamy, znaczy upada w społeczeństwie rozumienie polityki w ogóle, a polityki międzynarodowej w szczególności, to skąd mają się brać urzędnicy, którzy będą tą politykę obsługiwać? Skąd niby te kadry ma to państwo wygenerować, abyśmy nagle boksowali szybciej, skuteczniej, abyśmy się mogli poruszać w tym środowisku międzynarodowym sprawniej, w efekcie byli w stanie na dłuższą metę boksować powyżej swojej wagi? Moim zdaniem to nie jest możliwe do zrealizowania, a więc państwo dysponuje takim potencjałem, jakim posiada. I jeżeli nie jesteśmy w stanie zbudować sprawnych instytucji, które tą politykę obsługują, jeżeli my mamy urzędników, którzy nie są zdolni do sprawnego obsługiwania tej polityki, nie będziemy w stanie jej po prostu skutecznie prowadzić. I to już się obecnie dzieje. To nie jest tak, że mamy nagle jakąś sytuację, taki jeden przykład. Otóż wciąż obowiązuje strategia polskiej polityki zagranicznej, ona została opracowana w 2012 roku, przyjęta przez rząd. Proszę przeczytać, co tam jest na temat Rosji. Nie polecam tych Trzy lata upłynęły. Wojna na wschodniej części kontynentu jest faktem, a w tej strategii polityki zagranicznej ani słowo nie zostało zmienione. To znaczy, że generalnie rzecz biorąc, gdzieś ten aparat urzędniczy obsługi tej polityki generalnie rzecz biorąc nic nie robi. W Departamencie Wschodnim pracują ludzie nieznający rosyjskiego. No przykład państwu podaję. No to jest taka, jeżeli chcemy uprawiać politykę, musimy mieć instrumenty. Jeżeli nie będziemy mieli instrumentów, jeżeli to społeczeństwo nie jest w stanie wygenerować ludzi do obsługi, a społeczeństwo coraz mniejsze będzie w stanie wygenerować ludzi do obsługi, ponieważ poziom edukacji w ogóle wypada. Dziękuję. A to pan Wiktor. Dobrze, Dobrze, proszę państwa, czekamy na głosy, ładne pytania. Bardzo proszę. Tak? Marek Mikołajczyk, Instytut Historii Wolenia. Rzeczywiście tutaj na koniec padły taka dość pesymistyczna diagnoza. Wcześniej mówiliśmy o tym, w jakiej trudnej sytuacji kryzysowej znajduje się Unia Europejska i jakie problemy z tego również dla nas wynikają. Jeśli można troszeczkę tak, żeby państwa pocieszyć, to patrząc na dzieje integracji europejskiej, to w zasadzie jest to nieustanny proces zmagania się z kryzysami.
mamy kryzys spowodowany imigrantami, ale integracja europejska takich kryzysów przeżyła całe mnóstwo, począwszy od samych początków, od kryzysu, do jakiego doszło z powodu chociażby projektu Armii Europejskiej, kryzysu pustego krzesła, kryzysu związanego z odrzuceniem brytyjskiej kandydatury, kryzysem wokół traktatu z Maastricht, wokół traktatu o Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. A więc no, może to będzie pewnym pocieszeniem. Nie wiemy, co z tego kryzysu wyniknie. Sprawa druga. Dużo dzisiaj mówiliśmy o Locarno, natomiast wydaje mi się, że należałoby jeszcze jedną rzecz dodać czy podkreślić. Otóż my cały czas patrzymy na Locarno z naszej polskiej perspektywy, jakby zapominając o tym, że ta konferencja i jej wyniki są zupełnie inaczej postrzegane, oceniane z perspektywy francuskiej, niemieckiej, zarówno wówczas, jak i dzisiaj. Dzisiaj, czy historiografia francuska, czy niemiecka, podkreśla zalety tego porozumienia, wskazując na jego, na to, że był to taki krok ku normalizacji stosunków w ówczesnej Europie, ale jednocześnie taki krok ku pojednaniu francusko-niemieckiemu. To pojednanie, które stanie się faktem po zakończeniu II wojny światowej, ale pewne namiastki tego pojednania, tej polityki można będzie dostrzec w tych kilku latach po Locarno. Do roku 1929, czyli nasza perspektywa, nasza ocena Locarno jest zupełnie inna. Trzecia sprawa, do której chciałbym się odnieść. Mianowicie, czy Polska miała koniunkturę w roku 1989? Nam się wydawało, że tak. I stąd też nasze rozczarowanie, że tak się nie stało, że nasze oczekiwania były wtedy ogromne. Już o tym mówił wcześniej profesor Borodziej, mówiąc o tej bardzo wstrzemięźliwej polityce państw zachodnich wobec Polski. Ale czy mogła to być inna polityka? Musimy sobie przypomnieć ówczesne realia. Chociażby to, że Polska przecież cały czas była jeszcze członkiem Układu Warszawskiego, że jest to Związek Radziecki, że istniała Rada Pomocy Gospodarczej. Sytuacja gospodarcza Polski była dramatyczna, sytuacja polityczna była mocno niepewna. W związku z tym, czy można było się spodziewać, że państwa zachodnie od razu wystąpią z inicjatywą wobec Polski, no nie wiem, przystąpienia do NATO, czy członkostwa we wspólnocie europejskiej? No, no to było nierealne. My mamy o to pretensje, tak? Ale my nie rozumiemy chyba tego, że nasze członkostwo, czy w NATO, czy w Unii Europejskiej, nie mogło oznaczać osłabienia tych struktur, ani także osłabienia Polski. Stąd też był to proces obliczony na lata. Tutaj chciałbym zaprotestować przeciwko temu, że no, zwłaszcza Francja nie miała żadnego pomysłu dla Polski, dla Europy Wschodniej, że wręcz blokowała ten proces. No, był projekt Konfederacji Europejskiej przedstawiony przez François Mitterranda 31 grudnia 1989 roku. Projekt, który na początku został dość życzliwie w Polsce przyjęty, ale bardzo szybko z niego zrezygnowano, no, ponieważ był to projekt, który zakładał jakby dochodzenie Polski, państw Europy Wschodniej do pełnego członkostwa we wspólnotach na przestrzeni, no, powiedzmy 10, 15, może 20 lat. Z polskiej perspektywy wówczas, bardzo niecierpliwej perspektywy, to była odległa przyszłość. My chcieliśmy od razu, natychmiast. I na dobrą sprawę okazało się, że Mitterrand miał rację, bo minęło 15 lat od roku 1989 do roku 2004, kiedy to Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I może ostatnia sprawa. Tutaj też zgodzę się z panami, którzy mówiliście o tym, że Polska, przystępując do Unii Europejskiej, jakby poczuła w tym momencie, że wypełniła pewne zadanie i co dalej. Że dalej nie ma za bardzo pomysłu. Zgadzam się z profesorem Kuźniarem, że przystąpienie do Unii Walutowej byłoby dla Polski wielkim wyzwaniem. My nigdy nie dowiemy się, czy to będzie dla Polski dobre czy złe, jeśli tego nie spróbujemy. Przypomnę przecież, przed wejściem do Unii Europejskiej również ostrzegano, że koszty będą tego ogromne. Okazało się, że tak się nie stało. Ale tego się nie dowiemy, jeśli tego nie spróbujemy. No, na tym polega polityka, żeby umieć podejmować decyzje, no, ryzykowne. Nie mając pewności, że to się uda, no bo gdybyśmy mieli pewność, no to cóż to za polityka.
będąc w Unii Europejskiej, oczywiście musimy się także wystrzegać podejmowania czy zgłaszania pomysłów no, nie do końca mądrych, nieprzemyślanych. Musimy pamiętać o tym, jakie jest nasze miejsce w szeregu, że nie jesteśmy mocarstwem, że w Unii Europejskiej od lat liczą się dwa państwa, w zasadzie coraz bardziej jedno, czyli Niemcy i Francja. I jeśli chcemy coś w tej Unii Europejskiej ugrać, to w porozumieniu albo z jednymi, albo z drugimi, najlepiej z obu tymi państwami, a nie szukać na przykład sprzymierzeńców w Wielkiej Brytanii, no czy też państwa pomniejszych jak Słowacja, Czechy, czy też Węgry. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zbieramy kolejny głos. Zdaje się, że Andrzej byłeś pierwszy, ale może goście są Czechami. Bardzo proszę. Podzielam intencje stalinistów, że rozważania historii, zwłaszcza na teraźniejszościach, powinny być możliwie wolne od emocjonalnych zwrotów i określeń, i to rozumiem, posłuszne, ale no bywają takie momenty, że sojusznik przez sojusznika jest porzucany, jest sprzedawany w stronie trzeciej. No i dlaczego ja mam rezygnować z użycia określenia zarada? Nie rozumiem tego. Mam do tego pełne prawo, że człowiek i go używam. To jest moja strategia. 39 rok to jest inna sytuacja niż doba naszych spotkań narodowych. Spotkańcy sobie wyobrażali, że walczą w gminie w Europie. Europa jest im czegoś dłużna. To była nieprawda, to było złudzenie. Wrogości, niechęci, obojętności.
Z kolei, jeżeli chodzi o relacje z Litwą, no to też by, to jest państwem przecież nam sojuszniczym, no to też padały określenia zimnej wojny, głównie z punktu widzenia relacji z, jeśli chodzi o status polskiej mniejszości. Innymi słowy, w przypadku tych czterech krajów, no sytuacja uległa no, pewnemu regresowi, a nie określonej stabilizacji. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych, no, naszych sąsiadów, czyli Czechy i Słowację, to diagnozy były takie, że mamy tutaj do czynienia ze względną stabilizacją, podszytą dosyć daleko idącą nieufnością wzajemną, ale ta stabilizacja jest widoczna i podobno diagnozę stawiano w przypadku relacji z Niemcami, że to mamy do czynienia z też określoną stabilizacją. No można by oczekiwać więcej, ale generalnie jest ta sytuacja dla nas korzystna. I pytanie byłoby takie, czy panowie podzielacie taką diagnozę i czy to w dłuższej perspektywie czasu może mieć jakieś istotniejsze znaczenie dla tego, o czym mówimy, tej polskiej polityki zagranicznej. Analogii historycznej nie chciałbym tutaj przytaczać, bo uważam, one są zbyt ryzykowne. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, jeszcze jeden głos pan profesor Malinowski, a potem kończymy rundę zbierania. Proszę Państwa, krótko. Chciałbym tylko powiedzieć, że to jest chyba tysięczna dyskusja w sprawie lokalnej. Rozumiem, tysięczna. Spieramy się o tą sprawę od 25 roku i końca nie widać. Dlatego, że punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Nasze siedzenie jest tu, brytyjskie jest tam, francuskie jest tam. Moja teza generalna. Czy nikt nie myślał w 25 roku o tym, że będzie on 38? Tak myślę. Po prostu traktat wersalski był przykrojony na miarę zmian możliwych do przeprowadzenia byle drogą pokojową. I to mówi bardzo expressis verbis podejście od artykułu 16 Paktu Ligi Narodów w sprawie pomocy wzajemnej. No dobra, ostatnie to dywagacje. Czy panom należał się Nobel? Tak, jeśli patrzymy na to właśnie z niemieckiej, francuskiej perspektywy, ale także brytyjskiej, bo Chamberlain dostał już w roku następnym. Więc nie ma sprawy. Natomiast jeszcze 2 lata temu dyskutowałem gdzieś za granicą na temat lokalny i w ogóle nasze kraje zupełnie różne. Ukazała się nie tak dawno książka francuska Puch Ogromny o wyjątku jako pielgrzymie pokoju. I lokalny jest wypunktowany jako wielki sukces Brianda, który u podłoża którego leży Unia Europejska. Na tej konferencji uczestniczył profesor Szamon, profesor Azji, profesor Zwieczak. Ja tam nie znalazłem informacji, że powiedzieli nie. To jest osobne, prawda? Jeszcze jedna kwestia generalna. Wracam do tematu konferencji. Konferencja ma mówić o koniunkturze. Moim zdaniem koniunktura okresu międzywojennego i współczesnego jest on niepodobna. Dlatego, że koniunktura okresu międzywojennego była koniunkturą europejską. Natomiast koniunktura współczesna jest globalna. I to jest po prostu miejsce nasze różne. Kiedy była europejska, znaczyliśmy więcej. A kiedy będzie globalna, musimy znaczyć mniej. No nie ma wyjścia. Dziękuję. Pan profesor Krzysztof Wojnowski. Miałam ostatni głos. Ostatni głos. Panowie, wydaje mi się, że wytykuje jakiś dysonans z liczbą profesorów Jana i Olaf. Olaf był pierwszy. Nie słychać. Wytykuje pewien dysonans. Chyba nie masz włączonego. My to słyszymy. Mianowicie Olaf wypowiadał się jako pierwszy na temat złożoności, kompleksowości polityki zagranicznej w współczesnym świecie. Uważałeś, że to jest pewien anachronizm, patrzenie poprzez pryzmat tych stereotypów, czy też tradycyjnych, historycznych kanonów na dzisiejszą sytuację Polski w obliczu kryzysów w ramach Unii Europejskiej.
Pan profesor natomiast w swojej kolejnej, następnej swojej wypowiedzi stwierdził, że dyrektoriat, czy też ta forma organizacji dyplomacji europejskiej współcześnie jest nadal pewnym dosyć niekorzystnym objawem z polskiego punktu widzenia, ponieważ rozwijał Pan dalej, a może prowadzić do tego budowy nowego ładu, powiedzmy OBWE 2.0 z dominującą rolą Niemiec, z przyciąganiem Niemców, a więc w zasadzie dosyć niesprzyjającego scenariusza dla polskiej polityki zagranicznej. Jak to teraz rozwiązać? Czy faktycznie ten koncept mocarstw jest takim formatem niepożądanym z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej? Przypomnę, że polski minister spraw zagranicznych, profesor Rotfeld, później czy wcześniej Cimoszewicz, a także Fotyga i Sikorski, oficjalnie zawsze dystansowali się od tej właśnie formuły dyplomatycznej, wskazując, że niesie ona wiele wyzwań i zagrożeń dla Polski. Dziękuję bardzo. Teraz tak, prosiłbym panelistów o taki dwuminutowy statement kończący dyskusję, ewentualnie trzy. I tym razem prosiłbym, żeby zaczął pan doktor Sławomir Rzymski. Znaczy nie uważam, wybierając już te wątki, nie uważam, abyśmy mieli do czynienia z jakąś zimną wojną między Polską i Rosją. Owszem, Polska dość konsekwentnie stoi w swojej polityce zagranicznej od 1989 roku na gruncie legalizmu. I to jest jeden z silniejszych jej silniejszych wątków w tej polityce. Znaczy, w związku z tym to nam pozwala formułować oceny w zakresie przestrzegania przez Rosję prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych, aktu końcowego konferencji KBWE w Helsinkach, deklaracji paryskiej, umów dwustronnych ukraińsko-rosyjskich. Więc i na tym tle jest budowany argument, iż działania podejmowane przez Rosję wobec Ukrainy, ale nie tylko, także wobec w kontekście swoich zobowiązań wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz pozostałych członków OBWE w zakresie reżimów rozbrojeniowych stoją w sprzeczności z prawem międzynarodowym i formułowanie tego rodzaju opinii w moim przekonaniu nie może prowadzić do konkluzji, iż mamy do czynienia z sytuacją podobną do tej z okresu zimnej wojny. Ja bym powiedział nawet tak, że w okresie zimnej wojny Związek Sowiecki dużo bardziej ostrożnie odnosił się do porządku międzynarodowego. Przynajmniej uważał, że agresja przeciwko członkowi Organizacji Narodów Zjednoczonych jest możliwa, o ile jest on również państwem socjalistycznym. No, wtedy interwencja, użycie siły było dopuszczalne. Tutaj są pewne analogie z Ukrainą, ponieważ Rosja obecnie uważa, że Ukraina nie jest państwem takim jak inne, a to ta inność wynika z tego, że jest państwem postsowieckim. No, pewna analogia tutaj istnieje. Co do legalizmu. Profesor Kuźniar wspominał o Skubiszewskim, ten nurt w polskim myśleniu o polityce zagranicznej założył. W związku z tym, i on moim zdaniem w dalszym ciągu trwa, przemówienie prezydenta Dudy na ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych mogło być spokojnie wygłoszone przez Krzysztofa Skubiszewskiego. To jest dowód na to, że ta ciągłość w tym zakresie istnieje. Oczywiście jest też tak, że ten legalizm tutaj, znaczy trzeba dbać o tą wiarygodność tego argumentu. Więc trzeba dbać o wiarygodność tego argumentu. Nie można podnosić tezy, że dla nas prawo międzynarodowe jest pewną wartością, a jednocześnie, co bym powiedział, dopuszczać do sytuacji, gdy pojawiają się kwestie wątpliwe na gruncie prawa krajowego.
tutaj taki sygnał jedynie sobie pozwolę. Mianowicie trzeba o tą spójność między porządkiem krajowym a polityką zagraniczną dbać. I ostatnia rzecz, zapomniałem o tym wspomnieć na temat, o tym mówił Olaf, na temat naszych zobowiązań wobec państw bałtyckich i to, że nie ma w Polsce dyskusji na temat użycia polskich wojsk tam. Otóż ja jak gdyby najogólniej jak się tylko na ten temat da. Tak, aby było to dość odległe od obszaru, który jest objęty tajemnicą państwową. Najogólniej jak się na ten temat da. Otóż, proszę Państwa, nie ma możliwości, aby jakiś atak na państwa bałtyckie powodował, iż Polska i kraje bałtyckie znajdują się w radykalnie odmiennej sytuacji, powiedział, strategicznej. Otóż to jest jeden obszar. Nie ma możliwości wykonania ataku na państwa bałtyckie, pozostawiając Polskę z boku. To raz. Tym bardziej, że to Polska jest obszarem, w którym następuje reakcja sojuszu. Siły wsparcia lądują w Polsce. I tyle. Dziękuję bardzo. Może też krótko, znaczy kilka drobnych rzeczy. Czyli nie mogę się zgodzić z Pańskim sformułowaniem, że to swoje miejsce w szeregu. Tak myśleli, gdybyśmy byli dzisiaj, to nie da, ale bardzo rozumiem pewną też nie przenośnie, ale ja uważam, że absolutnie nie jest to sposób na bycie, jest to sposób na trwanie, a nie na rozwój. Tak samo ja uważam, że na trwanie też nie ma niemądrych decyzji. Są decyzje źle przygotowane i niezrealizowane. Czyli każda decyzja polityczna ma prawo istnieć. Tutaj w wielu sprawach Polska zawierało